mój najnowszy projekt, najnowsze dzieło. Zagrody dla królików. Tam dwa, tu trzy, trzy i trzy. I tutaj mama z młodymi, żeby miała więcej miejsca. Tutaj jest tak przewiewniej. I tu dwa puste boksy. Łącznie 7 boksów. 7 zagród. Można powiedzieć, że jeszcze niedawno tutaj było sterta desek. I ziemia, tylko do tego momentu jest była wylewka. Jest, można powiedzieć, wylewka. A reszta jest wszystko zrobione od zera. Płytki położyłem, postanowiłem położyć płytki, żeby nie tracić więcej czasu na wylewki. Trzeba byłoby wylewkę podkopać, gdzieś tam utwardzić, zbrojenia i tak dalej. Przedłużyłoby mi to wszystko troszeczkę tą robotę, więc postanowiłem ułożyć płytki, które miałem. Gdzieś tam zalegały. Blacha z rozbiórki. Rozebrałem szopę. Także mamy blachę na boki przegrody. Co niektóra przegroda jest siatka. No to siatkę musiałem zakupić. Jakieś 80 zł mnie to kosztowało. Z czego mi zostało część siatki. Niektóre łaty miałem, niektóre musiałem dokupić, bodajże za 75 zł dokupiłem łat, z czego zostało mi chyba połowa. Płyty regipsowe również zalegały, mają z 5 lat, gdzieś tam leżały, leżą jeszcze dwie bodajże. Kantówka była zwichrowana, jak widać troszeczkę, tak jest przekrzywiona, liczę na to, że się przeprostuje jeszcze w czasie użytkowania. Drzwiczki zrobione ze starych okien. Oczywiście musiałem pudełka, pojemniczki, poidełka zakupić. No to koszt, powiedzmy, 7 poidełek, aż powiedzmy 90 zł. Czyli 90 plus siatka 80, 170. Co tu więcej? No, wkręty oczywiście jakieś, gwoździ. I można powiedzieć, że z wydatków to zamkłem się w kwocie około 200 zł, powiedzmy. Także to wszystko ładnie się, że tak powiem, udało zrobić. Tylko nakładem praktycznie pracy. Taka półeczka zwykła. Mieszczą się 3 wiaderka takie 10-litrowe. Okno oczywiście też gdzieś tam się udało znaleźć. Jakie brudne. Trzeba go umyć. Trzeba go umyć. No. I zaraz pójdę po trawę, natniemy, nakosimy trawy, damy im, niech jedzą, bo jest dosyć ciepło na zewnątrz, także trawka to dla nich teraz idealny pokarm. I co? To by było na tyle. Dzięki. Hej.